Wydaje mi się karygodne, że wielu właścicieli zwierząt towarzyszących stosuje monodietę. To jest tak, aby człowiek całe życie miał jeść kotlet mielony, gdzie jest wszystko zawarte, ziemniaki, bo jest skrobia energetycznie zawartość ten i łykał dwie pastylki witaminy, prawda, takiej czy innej i ma uzupełnione. Wydaje mi się, że dla zachowania zdrowia tych zwierząt trzeba przede wszystkim bardzo zadbać o różnorodność. To znaczy, jeżeli trzeba podawać suchą czy mokrą paszę kupowaną, to trzeba ją zmieniać, bo jeden producent robi to tak, inny robi to troszkę w inny sposób, a więc urozmaicenie. I to jest pierwsze. I dotyczy to, znaczy myślę, że takie w tej chwili zalecenia podaje również FAO, że nieważne jest, ile dokładnie elementów my dawkujemy w diecie, ale ważna jest różnorodność. Dlatego, że my potrafimy, tak jak na przykładzie mikroelementów powiedziałem, mamy normy ustalone na 4 pierwiastki, 5, 10, ale pozostała tablica Mendelejewa jest nam nieznana. Podobnie dotyczy to różnych czynników biologicznie czynnych, które znajdują się w pewnych roślinach i nieraz można zobaczyć, że kot wyjdzie na dwór i z takich czy innych powodów będzie obgryzał trawę. Pies robi to samo. Jemu czegoś brakuje i on musi mieć możliwość uzupełnienia tego. Jeżeli pies wychodzi i zaczyna jeść trawę, nie wolno mu tego zabraniać. On musi, on widocznie musi, on czuje taką potrzebę. Nawet jeżeli potem, powiedzmy, ma to wszystko zwrócić, widocznie on tego potrzebuje. I nie należy mu tutaj ograniczać. A z całą pewnością nie polecam nikomu trzymania zwierząt na monodiecie. Czyli jak pies lubi taką i taką, prawda, paszę, suchą czy mokrą, i całe życie go tym katować, myślę, że wcześniej czy później wyjdą na jaw pewne niedobory i pewne niedoskonałości tej monodiety. Dlatego, że proszę sobie zdać sprawę może z tego, że to, co znajduje się w mądrych książkach i to, co się znajduje we wszystkich podręcznikach świata, dotyczy zaledwie jakieś 5-10% substancji chemicznych znajdujących się w pożywieniu. Reszta czeka jeszcze na swoje odkrycie, na nowe metody analityczne, które pozwolą nam zejść poniżej jakiegoś poziomu i które umożliwią po prostu poznawanie i analizowanie kolejnych pierwiastków. Takim przykładem niech będzie, wszyscy wiedzą, że jak się obrączką złotą potrze jęczmień, to ten jęczmień znika. W zasadzie nikt do tej pory nie wykazał naukowo, w sposób naukowy, dlaczego to działa, ale to działa. Także myślę, że jeszcze jest wiele rzeczy do odkrycia przed nami, również w diecie i lepiej jest jednak starać się urozmaicać dietę zwierzętom, a nie karmić ich monodietą. W ciele organizmów żywych występują w zasadzie wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. Można znaleźć tam pierwiastki te, które wiadomo, że są niezbędne, jak również i te, o których niewiele wiadomo. Łącznie tych pierwiastków mineralnych znajduje się około od 2,3 do 6,4%, z czego większość znajduje się w kościach, aż 83%, a zaledwie 17% znajduje się w innych częściach ciała. Fizjologiczna rola tych pierwiastków w większości z nich nie jest poznana. Makroelementy stanowią z tego ponad 99,9%. Zaliczamy tutaj wapń, magnez, fosfor, sód, potas, siarkę. Natomiast mikroelementy stanowią zaledwie 0,4 promila. Zaliczyć tu można żelazo, mangan, cynk, miedź, selen i pozostałe pierwiastki, które nie są normowane w żywieniu zwierząt, a mianowicie jak kobalt, chrom, nikiel, krzem, arsen, aluminium i inne. Dalsza potężna grupa pierwiastków, duża grupa pierwiastków, które występują w organizmie, często nosi nazwę ultraelementów. Są to pierwiastki, które do tej pory nie są uwzględniane w diecie zwierząt. Wiadomo, że chrom, bor, lit, nikiel i wanad pełnią pewną określoną funkcję i można wykazać, że ich niedobory powodują pewne zmiany. Cyna była w 1970 roku uznana jako niezbędna dla organizmu. W tej chwili prace nad nią zostały zatrzymane i niewiele się o tym pierwiastku mówi, bo w warunkach naturalnych jej niedobór praktycznie nie występuje.
Wykazano również niezbędność takich pierwiastków jak arsen, glin, kadm i ołów. To może być zaskakujące, ale jednak żywienie restrykcyjne, a więc podawanie diety całkowicie pozbawionej tych pierwiastków, które normalnie uchodzą za pierwiastki toksyczne, powoduje rozwój krzywicy. Badania te były prowadzone w Niemczech pod koniec lat 90. i zespół profesora Anke wykazał, że między innymi oczyszczanie diety z ołowiu i z kadmu i uniemożliwienie wchłaniania tego pierwiastka również drogą oddechową powodowało znaczny rozwój krzywicy. Wiele innych pierwiastków występuje również w organizmie, tak jak antymon, bar, brom, wanad, telur. Te pierwiastki, które są zaznaczone podkreśleniem, to są pierwiastki, dla których określono granice tolerancji w diecie. No, wydaje się, że tutaj nie powinien znajdować się uran. Jednak również badania niemieckie wykazały, że uran występuje w niektórych winach czerwonych w południowej części Niemiec. W związku z czym trudno było uznać ten pierwiastek za pierwiastek nieistniejący w organizmie ludzkim. Okazuje się, że on również występuje. No i Niemcy bardzo dyplomatycznie określili, że poziom tego pierwiastka, o ile dobrze pamiętam, może dzienne pobranie wynosić około 1 nanograma czy pikograma dla człowieka. Pierwiastkiem, który od wielu lat zajmuje jako takie ważne miejsce, jako kandydat do tego, żeby być normowanym, to jest chrom. Chrom do tej pory w zasadzie był rozpoznawany jako pierwiastek silnie toksyczny. Problemem chromu jest to, że występuje na różnych poziomach wartościowości. Chrom sześciowartościowy jest na pewno bardzo toksyczny. Jednak już w 1957 roku stwierdzono, że chrom trójwartościowy odgrywa pewną rolę w regulacji glukozy. Na podstawie doświadczeń wykazano, że dla bydła zapotrzebowanie na chrom wynosi od 0,1 do 0,5 mg na kilogram. Dla drobiu prawdopodobnie od 5 do 20 mg na kilogram. Również w żywieniu ludzi bierze się pod uwagę chrom jako pierwiastek niezbędny, jednak nie ma zgody co do tego, na jakim poziomie go dawkować. WHO sugeruje poziom 0,33 mg dobowe, 33 mikrogramy na dobę dla człowieka, natomiast normy amerykańskie sugerują, to jest jeszcze pierwiastek, który jest oficjalnie w normach, ale sugestie amerykańskie mówią od 50 do 200 mikrogramów dziennie. Wydaje się, że najwyższa tolerowana dawka chromu trójwartościowego, a więc tego, który nie jest toksyczny, wynosi około 1000 mg na kilogram diety w przypadku, jeżeli ten pierwiastek jest w formie chlorku, jeżeli jest w przypadku tlenku, nawet wyżej, bo około 3000 mg na kilogram. Większość chromu w organizmie występuje w formie tak zwanego czynnika tolerancji glukozy, glucose tolerance factor. Jest to czynnik, który odpowiada za, czy jest związany z funkcjonowaniem insuliny. Niektóre nowsze prace w tej chwili wykazują, że chrom może odgrywać pewną rolę również w przekazywaniu sygnału insulinowego wewnątrz komórki. Wiadomo u ludzi, że podawanie chromu pozwala na obniżenie poziomu glukozy we krwi, szczególnie u osób, które cierpią na tzw. drugi typ cukrzycy, czyli tej cukrzycy nieinsulinozależnej. Toksyczność chromu, tak jak powiedziałem, jest związana głównie z chromem sześciowartościowym. U ludzi stwierdza się głównie toksyczność w przypadku osób pracujących w jakichś kopalniach, gdzie wchłanialność chromu z pyłu i z powietrza jest dużo większa niż z przewodu pokarmowego. Przez wiele lat zresztą chrom był ze względu na swoje bardzo niskie wchłanianie poniżej 0,2% był używany jako marker w badaniach strawnościowych. Wiadomo na pewno, że dodatek chromu trójwartościowego i dwójwartościowego zwiększa tolerancję dla glukozy, wzmacnia działanie insuliny, a jednocześnie poprawia gospodarkę lipidową, a więc obniża poziom cholesterolu całkowitego we krwi, jak również zwiększa poziom frakcji HDL, a więc High Density Lipoproteins.
U koni otrzymujących dodatek chromu obserwowano 3 godziny po karmieniu niższy poziom kortyzolu we krwi. A więc znowu jeszcze jednego enzymu, który jest odpowiedzialny za skutki stresu. Dotyczy to i koni biegających, i zwierząt, które intensywnie rosną. Wydalanie chromu z moczem zwiększa się znacznie po wysiłku i powoduje znaczne straty tego pierwiastka, nawet 5-10-krotnie większe. U zwierząt takie obserwacje były również robione u koni. Chrom sześciowartościowy jest również genotoksyczny, o czym wspominałem, ale tutaj no chronologicznie troszkę później to stwierdzono. Wydaje się, że w doświadczeniach prowadzonych w Afryce, że podawanie chromu zwiększa i przyspiesza rekonwalescencję tych dzieci. Jednak ze strony, czy nie ma takich danych z żywienia zwierząt. Bor, pierwiastek, który wiadomo, że jest w organizmie, nie wiadomo jak go dawkować, nie wiadomo ile go dawkować, jak podawać. Natomiast wiadomo, że bierze udział w regulacji działania parathormonu, bardzo ważnego hormonu wydzielanego przez przytarczycę. Parathormon, jak wiadomo, wpływa na gospodarkę wapniem, fosforem, magnezem, jak również i witaminą D3. Stwierdzono, że w przypadkach u ludzi artretyzmu jego poziom znacznie spada w kościach, wielokrotnie. Wydaje się, że jego przedawkowanie, jak to występuje na niektórych rodzajach, w przypadku wypasu bydła, na niektórych rodzajach gleb, może prowadzić do niedoboru witaminy riboflawiny. Powoduje również obniżenie poziomu hematokrytu, hemoglobiny, spada poziom pobrania paszy, jak również obniża się wzrost zwierząt. Lit. Lit występuje tak powszechnie, że wydaje się byłoby dziwne, gdyby ten pierwiastek nie pełnił jakiejś roli. W zasadzie do tej pory znalazł tylko zastosowanie w leczeniu psychosmaniakalno-depresyjnych u ludzi. Jednak stwierdza się, że jego niedobór zwierząt prowadzi do spadku koncepcji, zwiększa ilość poronień, powoduje czy obniża długość, zmniejsza długość życia, między innymi u kóz to było wykazane, a jego nadmiar, który bardzo rzadko u zwierząt występuje, obniża funkcję działania tarczycy, a i u pacjentów, którzy są leczeni wysokimi dawkami chromu, również obserwuje się zaburzenia tego gruczołu dokrewnego. Lit jest toksyczny w nieznacznym stopniu. Bardzo wysokie dawki tego pierwiastka obniżają funkcję tarczycy i zdarza się to również u zdarza się to głównie u ludzi, natomiast u zwierząt w mniejszym stopniu i tam w zasadzie efekty toksyczności czy nadmiaru litu w dawce nie są znane. Nikiel występuje w organizmie jako kofaktor i składnik wielu metaloenzymów. Wydaje się, że jego zapotrzebowanie jest niższe niż 500 mikrogramów na kilogram dawki. Niedobór jest nieopisany w zasadzie u zwierząt. Obserwowano tylko, że jego niedobór w dawce powoduje takie ogólne objawy jak obniżenie wzrostu, zwiększa się ilość poronień, jest utrudniona koncepcja. Zmiany przypominają troszkę, związane z niedoborem niklu, przypominają trochę zmiany z niedoborem cynku, a więc podobne do parakeratozy, a jednocześnie wiadomo, że ten pierwiastek jest wąsko związany z takimi mikroelementami jak żelazo i, przepraszam, makroelementami jak wapń i żelazo. Toksyczność jest bardzo słabo poznana. W zasadzie wydaje się, że pierwiastek ten ze względu na bardzo niskie wchłanianie z przewodu pokarmowego nie może być toksyczny. Jednak jeżeli podajemy go powyżej 250 mg na kilogram w diecie, prowadzi to do podrażnienia przewodu pokarmowego i obniża pobranie paszy. Vanad, pierwiastek, którym zajmuje się niewiele ośrodków naukowych na świecie, a jednak wykazano, że jest jednym z tych pierwiastków, które wpływają bezpośrednio na kluczową funkcję komórki, a na jej kluczowy układ enzymatyczny, jakim jest ATPaza
sodopotasowo zależna, a więc tak zwana pompa sodowo-potasowa. Jego niedobór wykazano u szczurów, gdzie spadek jego poziomu poniżej 0,1 ppm powodował wzrost liczby poronień, jak również obserwowano spadek mleczności u kóz, jak również deformację kości u koźlon, jeżeli ten poziom spadł poniżej 10 mikrogramów na kilogram diety. Toksyczność objawia się głównie biegunkami. Wysoka śmiertelność u szczurów jest widoczna dopiero po przekroczeniu 50 mg na kilogram dawki pokarmowej. Natomiast u owiec obserwowano 65% śmiertelność tylko w przypadkach, jeżeli poziom tego pierwiastka w diecie wzrastał powyżej 40 mg na kilogram. Cyna. O cynie wiadomo tylko tyle, że jest faktorem pewnych metaloenzymów, dokładnie do tej pory niesprecyzowanych których. Stwierdza się, że podanie cyny w ilości 1 do 2 ppm powoduje przyrostu u szczurów o około 60%. Toksyczności w zasadzie do tej pory nie wykazano właśnie ze względu, czy między innymi ze względu na to, że cyna jest bardzo słabo wchłaniana z organizmu. Glin. Pierwiastek, który w zasadzie był stosowany również powiedzmy w gospodarstwach domowych przez wiele lat i uważany za bezpieczny, pełni pewną rolę w czasie procesów regeneracyjnych w kościach. Jego niedobór uzyskiwany tylko w warunkach, powiedzmy, doświadczalnych poprzez restrykcyjne ograniczenie podaży tego pierwiastka, powoduje spadek przyrostów. Jest bardzo mało toksyczny, to znaczy w niektórych regionach Nowej Zelandii występują gleby, gdzie tego pierwiastka jest bardzo dużo i roczne pobranie u owiec jest 75 kg, a u bydła nawet 600 kg. W jaki sposób ten pierwiastek działa, dokładnie nie wiadomo. Z badań na ludziach prowadzonych wynika z tego, że u osób z chorobą Alzheimera stwierdza się, że w komórkach mózgu, w neuronach mózgu jego poziom wzrasta 5-9-krotnie. Nadmiar glinu może powodować wtórny niedobór fosforu, a jednocześnie może powodować zaburzenia przy formowaniu kości. Arsen organiczny jest promotorem wzrostu i jest wykorzystywany w prewencji nowotworów. Tworzy metaboliny głównie z metioniną, z poliaminami, jak i tauryną, która u większości zwierząt jest wytwarzana w wątrobie. Niedobór tego pierwiastka powoduje spadek płodności, wzrost śmiertelności u koźląt, jak również skraca życie u kóz. To są dane doświadczalne. Na co dzień w zasadzie z tymi niedoborami się nie spotykamy i raczej arsen jest rozpatrywany jako pierwiastek, który zagraża nam ze względu na swoją toksyczność. Bardzo toksyczny jest arsen trójwartościowy, gdyż blokuje enzymy lipidozależne. Natomiast arsen pięciowartościowy jest tolerowany w znacznie wyższych dawkach. Nadmiar arsenu w diecie prowadzi do ostrych kolek, wymiotów, biegunki, jak również do zmian na skórze. Kadm znany był jako pierwiastek głównie toksyczny. Pierwiastek, który występuje w dymie papierosowym, z którego jest wchłaniany w 90%. W zasadzie tylko tą drogą dostaje się do organizmu człowieka. Jego wchłanianie z przewodu pokarmowego jest bardzo niskie. Jednak problem kadmu polega głównie na tym, że jego czas półtrwania w organizmie jest 20 do 30 lat. Czyli raz nabrany jest bardzo trudno usuwalny z organizmu. Kumuluje się początkowo w wątrobie, później kumuluje się w nerkach, prowadząc w ostateczności do ich uszkodzeń. Jednocześnie restrykcyjne żywienie, a więc pozbawienie, obniżenie tego pierwiastka w diecie dla kóz prowadzi do krzywicy, szczególnie u młodych koźląt i wykazuje się również słabość mięśni u tych zwierząt. Jego toksyczność jest związana głównie z tym, że jest to pierwiastek antagonistyczny w stosunku do takich pierwiastków jak miedź, cynk i żelazo. Jego nadmiar w diecie prowadzi do spadku wzrostu, obniża się płodność, dochodzi do uszkodzenia wątroby i nerek, może prowadzić do anemii, do deformacji stawów
i jest odpowiedzialny za nadciśnienie. Nie tylko u zwierząt, ale również u ludzi. Ołów. Ołów jest również pierwiastkiem, który do tej pory był rozpatrywany w nauce jako pierwiastek toksyczny. W zasadzie mieszkając w miastach nie mamy nigdy do czynienia z niedoborem tego pierwiastka, a raczej z nadmiarem i z jego szkodliwością. Kumuluje się on w wątrobie i w nerkach, jednak jego niedobór prowadzi do anemii. Nie wiadomo dokładnie dlaczego i z jakimi enzymami jest związany, ale w warunkach doświadczalnych na zwierzętach wykazano, że jego obecność jest niezbędna do tworzenia erytrocytów. Jego toksyczność polega również na tym, że ogranicza syntezę przeciwciał, może prowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby i prowadzi do różnego rodzaju encefalopatii, a więc zaburzeń neurologicznych. Prowadzi również do uszkodzenia naczyń mózgu, jak również do różnych chorób serca. I w zakończeniu swojego wykładu chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz, której nie można zbagatelizować, jeżeli rozmawiamy o pierwiastkach. Chodzi o ustalenie norm i sposobu żywienia zwierząt i ludzi. Zapotrzebowanie na poszczególne pierwiastki zmienia się w zależności od wielu czynników. Od obecności czynników biologicznych, biologicznie czynnych w diecie. Od obecności innych pierwiastków. Również zmiany fizjologiczne, jak duży wysiłek, mogą prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na te pierwiastki. Wiadomo, że w czasie wysiłku dochodzi do wzrostu stresu oksydacyjnego i do wzrostu produkcji tzw. wolnych rodników, które uszkadzają bardzo często błony komórkowe. Obserwowano, że w czasie powysiłkowym albo w czasie stresu w krwinkach czerwonych wzrasta stężenie magnezu, żelaza, miedzi i selenu. Te mikroelementy są silnie związane z enzymami, takimi jak dysmutazą nadtlenkową, na przykład w przypadku miedzi i cynku, ograniczają negatywny wpływ wolnych rodników na organizm. Obserwowano również po wysiłku, że spada stężenie pierwiastków, takich jak magnez, cynk i miedź w osoczu krwi. A jednocześnie duży wysiłek fizyczny prowadzi do wydalania tych pierwiastków, zarówno z potem, jak i z moczem. Także należy bardzo uważać, kiedy mówimy o normach, kiedy mówimy o niedoborach, a kiedy o nadmiarach tych pierwiastków, dlatego że i diagnozowanie, i stwierdzenie niedoboru lub nadmiaru jest bardzo trudne i bardzo wiele zależy od rodzaju diety, jak również od tego, w jakiej kondycji fizycznej czy w jakim stanie fizjologicznym dany organizm się znajduje. Sądzę, że pytanie, które chce mi Pani zadać, to ja Pani tu pokażę całą bibliotekę książek, gdzie ludzie usiłują ten problem rozwiązać. I to zaraz Pani wyjaśnię, na czym rzecz polega. Rzecz polega głównie na tym, że na dobrą sprawę, jak ja robiłem badania, powiedzmy, na zawartość mikroelementów w różnego rodzaju trawach, to mimo, że miałem, powiedzmy, ograniczone poletko do 120 metrów kwadratowych, to różne odmiany traw miały różne zawartości pierwiastka, jeszcze w zależności od tego, w której części tego malusieńkiego poletka one rosły. Jednocześnie normy żywieniowe uwzględniają skład na przykład siana, gdzie mamy kilka gatunków traw. To dokładnie dotyczy diety, powiedzmy, dla zwierząt, tak jak Pani powiedziała, dla psa, dla kota. Idealne by było, gdybyśmy mogli te diety zanalizować, bo w zależności od żywienia mineralnego, mięso zwierząt, kości zwierząt zawierają różne ilości tych danych pierwiastków. Przygotowywanie diet, tak jak się to, powiedzmy, robi na podstawie, powiedzmy, składu tabelarycznego, bo takie dane są, jest obarczone bardzo często olbrzymim błędem. W zależności od tego, gdzie ta roślina rośnie, ma różne zawartości konkretnych pierwiastków. Polska już wiadomo, że jest bardzo niedoborowa w selen, jest bardzo niedoborowa w miedź.
A więc nie tylko zwierzęta towarzyszące, zwierzęta gospodarskie, ale i człowiek w Polsce jest narażony na niedobór miedzi i na niedobór selenu. Ale to wynika z tego, że mamy bardzo dużo ziem kwaśnych, północno-wschodnia Polska, ziem piaszczystych. W związku z czym wszystkie rośliny, które tam rosną, zboże na tym jest niedoborowe. Ale przesuniemy się w drugi koniec Polski, Dolny Śląsk, i tam mamy bardzo wysokie poziomy miedzi na przykład, ze względu na przemysł. A stosujemy i tu te same normy, te same dawki żywieniowe, te same tabele do obliczania zawartości związków mineralnych. Producenci, którzy produkują pasze, jeżeli są rzetelni, to powinni każdorazowo poddawać poszczególne partie materiału analizie na zawartość związków mineralnych. To jest jedynym, że tak powiem, stan, tak jak się monitoruje, nie wiem, skład wód mineralnych. Konie wyścigowe dostają stosunkowo mało pasz objętościowych. To zwierzę, tak na dobrą sprawę, jest przystosowane do jedzenia trawy. Czyli powinno mieć duży brzuch, prawda, w miarę obszerny, czy tam słabizny wypełnione, bo on je trawę. I tak jedzą dzikie konie, i tak jedzą zebry, najbliżsi kuzyni. Natomiast człowiek doprowadził do tego, że tego konia karmię, prawda, tylko owsem, żeby on był, prawda, lżejszy, żeby tego przewodu pokarmowego nie miał zbytnio rozbudowanego. Przez lata zmian, jakie się dokonały w organizmie konia, no te konie są bardziej wrażliwe na przykład na kolki, które u dzikich koni w zasadzie nie występują. W hodowlach występują. Być może, że w trakcie, powiedzmy, hodowania, jak ten szczeniak rósł w hodowli, gdzie otrzymywał tylko suchą paszę i on nie zna innego pokarmu, to zmiana gwałtowna, jeżeli się kupuje psa, gwałtowna zmiana diety może doprowadzić do pewnych zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Więc jeżeli ktoś kupuje psa z hodowli i hodowca mówi, proszę temu psu dawać tylko suchą paszę, bo tylko on jest dostosowany do suchej paszy i ktoś gwałtownie mu tą paszę zabierze i zacznie podawać inny pokarm, to ten pies może mieć poważne zaburzenia układu trawiennego. Ale to dotyczy każdego organizmu żywego. Bo człowiek, jeżeli ma problemy z mlekiem i go całe życie nie jada, potem wypije litr mleka i go, prawda, rozsadzi. Czyli nie można doprowadzić do gwałtownej zmiany. Jeżeli się kupuje psa od kogoś i on mówi, dawałem mu tą paszę, on żarł tylko tę paszę, to przejście z tej suchej paszy na bardziej urozmaicone jedzenie to musi trwać tygodniami. Nie może to być tak, że jednego dnia suchą paszę zabierzemy, damy mu coś nowego. Jednak nie polecałbym trzymania go nadal na tej paszy suchej. Proponowałbym, żeby codziennie najpierw wprowadzić 5% dodatek, następnego dnia 10% dodatek innej paszy, a nie tej suchej. I tak stopniowo w ciągu 10-20 dni przejść na nowy typ jedzenia. Czyli zmiany nie mogą być gwałtowne. Proszę pamiętać, że również mikroorganizmy żyjące w przewodzie pokarmowym mają swoje wymagania i na takiej czy innej diecie one się ukształtowały. Tam powstała swoistego rodzaju mikroflora, charakterystyczna dla tego psa czy dla tej hodowli. I teraz jakakolwiek gwałtowna zmiana dawki pokarmowej czy diety temu psu może prowadzić do zaburzeń, ale również między innymi dlatego, że powiedzmy ta mikroflora nie jest do tego dostosowana. I to wiadomo, że gwałtowne zmiany, jak na przykład gdzieś człowiek podróżuje, pojedzie do Hiszpanii i zaraz raptem, nie wiem, naje się mariscos czy frutti di mare i ma poważne problemy, ale to nie wynika z tego, że to było szkodliwe, czy to było złe. Mikroflora i jego przewód pokarmowy nie są dostosowane do nowego rodzaju diety. I nie wolno robić również u zwierząt takich gwałtownych przejść. Znaczy, ja mogę szukać tylko przyczyn, dlaczego niektórzy weterynarze tak sugerują. Jest, myślę, że podobne powiązanie jak w medycynie ludzkiej, producentów tych pasz
z lekarzami weterynarii. To jest jedna rzecz, tak jak powiedzmy w medycynie ludzkiej wiadomo, że jakie profity lekarze mogą czerpać ze sprzedawania odpowiednich leków, czy takich, czy konkretnych leków. Ja nie chcę nikogo oskarżać. Nie wiem, dlaczego powiedzmy ktoś sugeruje tylko takie żywienie i tak dalej. Część lecznic weterynaryjnych prowadzi sprzedaż od razu tych pasz, więc oczywiście zalecanie tych właśnie suchych pasz, czy jakichś innych, no, może wynikać z uzyskiwania konkretnych korzyści materialnych. Jednak ja się z tym nie zgadzam i uważam, że każda monodieta w przypadku każdego organizmu żywego jest zabójcza. No.